Temat płaskiej ziemi w ostatnich latach zyskał na popularności wśród internautów. I to zarówno tych, którzy są zwolennikami teorii, jak i tych, którzy totalnie jej zaprzeczają. Internet jest wręcz zalany artykułami i filmami, zarówno tymi propagującymi ten temat, jak i tymi, które z nich kpią. Nie dziwi mnie jednak ciekawość tematu, bowiem nasz świat zaiste do ciekawych należy. A na świecie, jak wiecie, są rzeczy, które się fizjologom nie śniły. Zaczynamy. Ciężko jest nam czasem uwierzyć, że świat, który nas otacza, może być dziełem przypadku. Dla przykładu Księżyc, będący wielokrotnie mniejszym od Słońca, znajduje się w idealnej odległości od Ziemi, co z naszej perspektywy wygląda, jakby były sobie równe. Co z kolei pozwala nam oglądać całkowite zaćmienie Słońca. A udowodnienie kulistości Ziemi, krążącej dookoła Słońca w bezmiarze Wszechświata, sprawiło, że z centrum świata, gdzie byliśmy ważnymi dziećmi bożymi, staliśmy się nic nieznaczącymi, być może pospolitymi we Wszechświecie mikromami, znajdującymi się na bezsensownie orbitującym ziarenku piasku pustyni. Ale dość już tej filozofii. Płaskoziemcy, jak i ich pogromcy, przerzucają się argumentami wynikającymi często z niewiedzy lub przeprowadzonych amatorskich badań. Tym razem pokazali jednak, że mają i jaja. Otóż w 2020 roku planują odbyć rejs na koniec świata. Rejs ten organizuje Międzynarodowa Konferencja Płaskiej Ziemi. Za cel stawiają sobie dopłynąć do krawędzi dysku, na którym według nich żyjemy. Nie wiadomo jeszcze, czy planują zainstalować na statku urządzenia badawcze, ale jedno jest pewne. Raz na zawsze rozwieją wątpliwości teorii spiskowej. No chyba, że spadną z dysku. Wtedy niczego się nie dowiemy. A na jakiej ziemi wy żyjecie? Na płaskiej, na kuli, a może na pustej w środku? Napiszcie nam to w komentarzach i koniecznie kliknijcie w ten film, żeby zobaczyć, na co powinniście być przygotowani, korzystając z Huawei'a. Dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam do subskrybowania kanału Spiskohity. Adie!